Myślałem, że trochę nawiążę do tego, co się będzie za chwilę pokazywało na tym ekranie, bo dzięki HBO Polska będziemy tutaj mogli obejrzeć przynajmniej jeden, a prawdopodobnie dwa, tak? Dobrze mówię, dwa odcinki premierowe Doliny Krzemowej. Serialu, który, jak rozumiem, większość z Państwa siedzących tutaj na sali przynajmniej słyszała, bo widziała pierwszy, może drugi sezon. Jest ciekawa, co będzie w sezonie trzecim. Ja też również mam swoje typy, ale to chętnie wymienię się po przerwie, w sensie jak już będziemy po seansie. Dolina Krzemowa to jest taki śmieszny serial z punktu widzenia ludzi, którzy nie wiedzą na temat startupów nic albo troszkę wiedzą. Dla mnie ten serial nie jest śmieszny, bo on jest totalną rzeczywistością. Może nie chodzi o to, że on jest rzeczywistością w Polsce, tylko że niestety tak wygląda rzeczywistość młodych przedsiębiorców praktycznie na całym świecie, dlatego że te biedne startupy stały się takim trochę sposobem na życie. Trochę lifestyle'em, trochę taką modą, trochę takim sposobem spędzania czasu. Zamiast brania narkotyków, to ludzie mówią, że robią projekty, startupy, chodzą na jakieś imprezy, mają problemy, potem mówią, że mają kolejne projekty, startupy i tak dalej. I to jest takim świetnym zawsze przykładem, kiedy ja się pojawiam na jakimś evencie rodzinnym typu święta i ludzie już przestali mi się pytać, co ja robię, bo nikt nie wie, co ja robię. Żona też mi się już nie pyta, co ja robię. No bo to jest tak głupie tłumaczenie, że ja mam startup i coś tam robię. Staram się odpowiadać, że jestem przedsiębiorcą, ale z drugiej strony jak się mówi w Polsce, że jestem przedsiębiorcą, to człowiek ma na myśli takiego faceta po 50 z wąsami, z takim piterkiem pod bokiem w skórzonej kurce, który chodzi i sprzedaje tam palety, potem przychodzi i kupuje kryształy, a potem jedzie na wschód i kupuje za to, nie wiem, kury i robi na tym pieniądze. I robi gigantyczne pieniądze. To jest ku mojemu przerażeniu. Ostatnio rozmawiałem z chłopakiem, który zajmuje się sprzedażą kawy. Pozdrawiam Łukasza z Coffee Deska. I tak siedzieliśmy na czacie, oczywiście na Facebooku, no bo gdzie można wymieniać się informacje na temat startupów. I Łukasz mówi do mnie, wiesz, jaki mam problem, tam kurczę, musimy się rozwijać, coś tam, 15 salon, 40 jakaś lokalizacja do wyboru. Ja mówię, masz problemy, gościu, nie? No tak, bo tam w tym roku to przekroczymy i to podała suma w dziesiątkach milionach złotych, jak to wygląda jego kapitalizacja spółki. Ja sobie tak myślę, Jezu, ja z nim piłem wódkę 2 lata temu i ten gość miał problem, bo tam, nie wiem, coś do bankomatu mu kartę zjadł i nie był w stanie potem hotel opłacić. Coś zmyślam oczywiście, ale to był tego typu poziom. I teraz stoję z nim, czy rozmawiam z nim na odległość i gość ma problem, że rozwija firmę, jest na poziomie, że będzie za chwilę potrzebował super fajnej agencji i bardzo fajnego planu, strategii, żeby sprzedając kawę z punktu A, gdzie zarabiał dziesiątki, może tysięcy złotych miesięcznie, być w punkcie B, gdzie zarabia grube miliony. No i to jest ten sen, do którego wszyscy dążymy, również ja i podejrzewam część osób siedzących na sali. Natomiast rzeczywistość czasami wygląda tak, ona trochę skrzeczy. To jest słynna polska dolina, absolutnie nie jest Krzemowa. Stawiam, że to jest jakieś Mazowsze. Podejrzewam, że widok znajomy wszystkim nam, którzy część wakacji spędzili w Polsce, gdzieś tam właśnie zjeżdżając z głównych szlaków. Ja zawsze się śmieję, bo wielokrotnie odbywałem te rozmowy z wieloma osobami, z ministrami, z ludźmi znającymi się na biznesie, z takimi panami i misiami z dużych spółek, Skarbu Państwa oczywiście, to są największe spółki, którzy mówili, słuchaj, no, co trzeba zrobić, żeby zrobić to Dolinę Krzemową w Polsce? Kuras, powiedz, co trzeba zrobić? Ja dam pieniądze, zrobię to. Co? No i tutaj padała przez zazwyczaj 20-minutowa taka tyrada, co trzeba byłoby zmienić. No i ci ludzie potem siedzieli i mówili, aha, ha, no czyli się nie da, tak? No i mniej więcej, jak gdyby kończąc ten wątek, zawsze podobnie wyglądało. Ja mówiłem, że jasne, że się da, tylko znowu tu padało 20 minut, trzeba zrobić, zmienić to i to. Więc niestety w Polsce większość osób, które zaczynały się bawić startupy, czy są przedsiębiorcami, wybierzcie sobie co chcecie. Ja ich nazywam po prostu takimi urealnionymi marzycielami. Na początku wydaje się super, wszystko fajne, czyta się blogi, wchodzi się na TechCruncha, czyta się TechCrunch, taka impreza, na którą chłopaki z Silicon Valley pojechali do tego serialu i tam wygrali nawet coś fajnego, TechCrunch Disrupt. Natomiast problem jest taki, że jak potem się wchodzi w ten świat, zaczyna się robić ten biznes, zarabiać pieniądze, płacić podatki, jak Kasper opowiadał w Uberze, no to się nagle okazuje, że to nie jest tak prosto. I pod koniec dnia jednak człowiek zaczyna przekształcać się z takiego strasznie energetycznego, napompowanego ego człowieka, który chciałby poruszyć ziemię, faceta, który rozlicza papierki, kilometrówki, próbuje zbilansować wydatki, patrzy na cash flow, otwiera Excela, zamyka go, otwiera go znowu, postaje się najważniejsze utrzymanie po prostu przepływów gotówkowych w firmie i zrobienie tego, żeby ta firma działała, żeby ludzie, którzy przychodzą do niej, pracują, którym się obiecuje złote góry, udziały w nieistniejących już imperiach medialnych i tak dalej, czy jeszcze nieistniejących, po prostu mogli zarabiać kasy. I to jest w moim przekonaniu jedna z takich najważniejszych rzeczy.
O, i to są ci ludzie, którzy występują w serialu. To jest końcówka chyba drugiego, dobrze mówię? Drugiego sezonu, kiedy on już, nie powiem, tam jest taka słynna scena, ale ona jest nieprzyzwoita, więc nie będę się do niej odnosił. Natomiast oni są już w trakcie tego Disrupta, już wiedzą, że walczą o życie, bo ta inwestycja, która gdzieś nad nimi krąży, wisi, no może nie dojść do skutku, bla, bla, bla. Natomiast to jest pewien taki archetyp, ja wiem, co ten scenarzysta robił, facet, który zrobił ten serial, kiedyś zrobił też Beavis i Butthead, serial animowany, który był kultowy, w takiej telewizji, to się nazywa MTV, więc dużo osób już nie pamięta, czym był MTV, bo teraz MTV się kojarzy głównie jakimiś głupawymi show. Natomiast ten facet po prostu podzieli idealnie ten zespół. Każda z tych osób odpowiada za pewien taki archetyp, tak? Mamy Mondrale, takiego geeka. To jest ten chłopak Jared, który siedzi w takim zielonym blazerku. To jest człowiek, który w firmie jest bardzo potrzebny i on jest bardzo hejtowany. Ja w taką osobę miałem się w firmie, niestety już nie pracuję. To był facet, który był zdroworozsądkowym, trochę smurfem Marudą, czyli potrafił przyjść, powiedzieć, to się nie uda, ale powiedział dlaczego, mówi dlaczego się to nie uda. Co fajniejsze, to był człowiek, który miał kalkulator w głowie i zapytany, odpowiadał bardzo szybko, rzucał liczbami. To jest bardzo fajna osoba, dlatego że większość osób, które pracują w startupach, czy bawi się w startupy, to są ludzie, którzy nie mają pojęcia o biznesie. Tak wygląda rzeczywistość. Jest się na drugim, piątym roku studiów, nagle mówi się, Jezu, mam pomysł, zbuduję serwis społecznościowy dla kotów i to będzie szał, bo tego jeszcze nikt nie zrobił, tak? I potem się do tego dobudowuje Excel, chodzi się, szuka się inwestorów. Super. Tylko że jak się potem zaczyna to wszystko próbować zestawić, jeden do jednego połączyć, to się okazuje, że po prostu nie ma racji bytu. No, nikt w życiu nie połączy takich elementów, żeby to dało zysk i żeby jeszcze można było wyżywić parę osób, a jak się idzie do inwestora, to inwestorzy mówią, a to będzie ten klasyczny hockey stick, czyli taki wykres, na którym to Kasper pokazywał, jak wygląda rekrutacja riderów i rozwój firmy. To właśnie jest tak zwany hockey stick, czyli taki wykres, że wszystko idzie w górę. To jest uwielbiane przez inwestorów, tylko żeby zrobić taki hockey stick, to naprawdę trzeba mieć genialny web, żeby połączyć kwestie biznesowe. Nie chodzi o produkt, produkt się dopasuje, przemaluje się z różowego, zrobi czerwony, ale po prostu ten produkt musi, jest drugorzędny. No i ci goście, każdy z nich pełni funkcję jakiegoś mniej lub bardziej ważnego członka tej drużyny. Mam oczywiście deweloperów, o których się zapomina. Deweloperzy w startupach są co najmniej hejtowani, no bo to są, przepraszam za wyrażenie, jeżeli ktokolwiek jest na sali deweloperem, proszę zamknąć uszy, swetry, tak? Wzięło to stąd się, że kiedyś programiści po prostu niespecjalnie przywiązywali uwagę do swojego wyglądu i jak Boga kocham, widziałem takie sceny, że otwierałem drzwi i na sali siedziało 30 gości w wieku 20 kilku lat w takich tureckich swetrach. I serio oni siedzieli w tych swetrach i to nie jest wymysł. W związku z tym mówienie o nich per swetry, ja wiem, że to jest bardzo ordynarny epitet, natomiast pamiętajmy, że on się nie wziął z powietrza. Natomiast obecnie, drodzy Państwo, deweloperzy są bardzo, bardzo, bardzo ekskluzywną grupą społeczną i serio, ten, kto ma w rodzinie, kiedyś mówiło się, że lekarza i chyba księdza, a teraz powiedziałbym, że to jest deweloper. Jak macie w rodzinie dewelopera, trzymajcie się go, to jest człowiek, on, ona, która na pewno nie zginie. Ostatnio słyszałem o stawkach deweloperów w Warszawie i ktoś powiedział, że na rekrutacji facet mu prychnął w twarz, jak usłyszał informację zwrotną, że będzie zarabiał 15 tysięcy netto. To jest po prostu dramat. Dramat, proszę pana, czy pan wie, o co pan mówi? Ja jestem dżawowcem, człowieku, 15 koła, idź sobie stąd. No i to jest niestety rzeczywistość. Software zżera świat, startupy stoją na software'ze, nie ma racji bytu, żadna technologiczna spółka, która chce robić cokolwiek bez deweloperów. Więc tutaj tych dwóch deweloperów, czyli jeszcze, żeby było śmieszniej, twórcy filmu dali, a oczywiście osobę niebiało, no bo wiadomo, że w Dolinie Krzemowej duża część osób, które przychodzą, robią startupy, to są przede wszystkim ludzie spoza Ameryki, więc mamy Hindusa bodaj, czy on jest Pakistańczyk, nie pamiętam, chyba Pakistańczyk, tak? I mamy człowieka, który jest Kanadyjczykiem. Dla Amerykanów Kanadyjczyk to jest tak jak dla nas trochę Ukrainiec. Mówi podobnym językiem, ale nie do końca, kurczę, wiadomo, czy to jest facet, który ci za chwilę wbije noża w brzuch. W związku z tym ten Kanadyjczyk jest dla nich jeszcze gorszy niż, nie wiem, Polak albo Rosjanin, bo wiemy, Polak albo Rosjanin to jest jakiś trzeci świat, Estonia, Włochy, nie wiadomo, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś daleko. Ten gość jest za granicą, mają lepszą opiekę socjalną i generalnie to jest mystery, wielka zagadka, której nikt nie rozwiązuje. No i oczywiście mamy największego kretyna tego całego towarzystwa, czyli człowieka z tego kręconymi włosami, który nic nigdy w życiu nie zrobił, ale uważa, że należy mu się większość udziału w tej firmie i jest takim duchem opiekuńczym. Przy okazji, jak się idzie z nim na rozmowę kwalifikacyjną albo do inwestora, to on oczywiście rozwala to wszystko, zawala i na niego jest wylewany kubeł pomyj, ale facet uważa, że jest naprawdę najlepszy na świecie. No i to oczywiście taka osoba też jest potrzebna, to jest taki trochę sprzedawca, trochę typ, powiedzmy, że człowiek, który wierzy bardziej w siebie niż w innych
i on w stanie jest po prostu przyjść i trochę zagiąć rzeczywistość. To nie jest Steve Jobs, ale powiedzmy, że od Steve'a Jobsa wziął te najgorsze cechy i wziął i przekuje je we własną jakby zajebistość. No i mam oczywiście klasycznego CEO, czyli chłopaka, który najmniej w tym towarzystwie zna się na czymkolwiek, może poza kodowaniem, ale nie ma czasu na kodowanie, bo musi te kilometrówki rozliczać. No i to jest właśnie człowiek, któremu zazwyczaj wszyscy podstawiają nogę, no bo tak, zatrudniłeś mnie, to dopłać mi pensję. Nie ma kasy na koncie, twoja wina. Nie mamy kredytów, nie mamy kontraktów, no twój problem, dlatego że jesteś CEO, tak, czyli na warunki polskie jesteś prezesem zarządu i kolego, tu się baw z nami dobrze, no ale musi być kaska. I ta firma, ten zlepek różnych osobowości, no gdzieś tam ma podążać w jedną stronę, tak. Chłopaki akurat robią algorytm do kompresji bodajże obrazu. Jest tam kilka takich przygód, że oni idą do branży porno i próbują zrobić z nimi biznes i tak dalej. To się nazywa tak po ludzku, się nazywa pivot, czyli w branży internetowej, jak ci nie wychodzi biznes, to po prostu musisz spivotować, czyli wymyślić na gwałt coś, co spowoduje, że będziesz zarabiał pieniądze. A więc my to określamy jako piwo, żeby tak to ładnie brzmiało i żeby dziennikarze mogli to opisywać. No i tych pivotów jest wiele, tak? I myślę, że w kolejnym sezonie jeszcze kilka pivotów zaobserwujemy, bo to jest niemożliwe, żeby ta firma na tym produkcie i projekcie wytrzymała do końca. No i właśnie tak mniej więcej to wygląda, ja postaram się jeszcze szybciutko odnieść do tego lifestyle'u, bo w Polsce ten lifestyle jest przekomiczny. Nie wiem, czy zauważyliście, że używam fontu Comic Sans, ale okej, okay, dobrze, zauważyliście. No więc to podkreśla jakby beznadziejność tego o czym mówię. Lifestyle startupowy właśnie przejawia się tym, że można tych startupowców zobaczyć 12, bo od 9 to nie wychodzą z domów. 12 karma, tak, plac bawiciela, czapki kolorowe, MacBooki oczywiście, duże jabłko świecące, naklejki też oczywiście, naklejki a propos są do wzięcia tutaj po wyjściu. No i oni siedzą i robią te swoje projekty. Jeśli do nich podejdzie i za pół roku się przyjdzie tej karmy, czy tam innej Charlotte, to oni siedzą nadal i mówią, że robią kolejny projekt. Także startupowca potem możecie poznać. Kooperacja nie istnieje, ale wszyscy o tym bardzo chętnie mówią, no bo kooperacja jest trudna, trzeba mieć coś, co możesz przehandlować, czyli możesz na przykład mieć wiedzę, kontakty, klientów, których możesz dać, oddać i otrzymać coś w zamian. No to w Polsce nie wychodzi kompletnie, nie wiem jak to jest, ale po prostu jak próbujecie zrobić kooperację z kimkolwiek, szczególnie w jakichś dobrych warunkach, takich uczciwych, nie wyjdzie. Startupy z tego słyną, nie znam żaden startup, który zrobił coś dobrego pod tym kątem, czyli próbują wymieniać powietrze za powietrze, to nie ma racji bytu, ale ludzie próbują to robić. No mamy tych sławnych inwestorów. W serialu mamy przynajmniej dwa typy. Jednego inwestora, który jest szalony. On jest bazowany na postaci autentycznie istniejącej, Petera Thiela, który był inwestorem pierwszym chociażby Facebooka. I tam jest taka scena, kiedy Peter Thiel, czy też inwestor, który jest pokazany w tym serialu, każe przynieść sobie hamburgery, bo on nagle stwierdza, że będzie rozgryzał tajemnicę handlu różnego typu rzeczami i pod koniec dochodzi do wniosku, że chodzi o te ziarenka doczepiane tej kanapki, tej bułki. Bardzo komiczna scena, bo ona pokazuje, jakimi dziwnymi meandrami chadzają ścieżki myśli tych inwestorów, a to mówimy o Dolinie Krzemowej. Ten gość prawdopodobnie w portfelu ma kilka miliardów do wydania i zainwestowania. W Polsce mówimy o gościach, którzy nie mają pojęcia o tym, co robią, bo to są ludzie wzięci po szkole głównej handlowej, co w najlepszym wypadku. Nie SGH, tylko SGPiS-ie, czyli mają właśnie 50+. Nie mają wąsu, bo wiedzą, że to już jest niemodne, ale oni mają kasę z Unii Europejskiej, to są inwestorzy. Oni przychodzą, patrzą na ciebie i mówią, ale masz fajny pomysł, tylko my w niego nie zainwestujemy. Albo masz bardzo dobry pomysł, ale my od niego chcemy 90%. To jest deal, bierz go, bo wiesz, za chwilę nikt ci nie da więcej. Więc tak wyglądają inwestorzy w Polsce. Oczywiście są fajni ludzie, ale oni bardzo szybko wariują i przestają być inwestorami. Stają się albo rentierami, albo zmieniają zawód. I tak wygląda taka polska rzeczywistość, czyli tak, mamy tych wariatów siedzących w Charlocie albo w Karmie na Placu Zbawiciela, oni wymyślają projekty, które są durne z założenia, nie mają na nich pieniędzy, więc idą do inwestorów. Ci mają kasę z Unii Europejskiej, udają, że mają więcej niż mają tak naprawdę i próbują te pieniądze im dać, ale tak, żeby im nie dać, najlepiej, żeby wziąć udział, nie dać pieniędzy. No i to jest ten taniec wojenny, który się odbywa w Polsce od 10 lat mniej więcej i on potrwa jeszcze tak za 4 lata do 2020 roku, kiedy się skończy kasa z Unii Europejskiej. Gruchnie to wszystko i okaże się, że na rynku polskim zostają tylko ci, którzy zarabiają pieniądze. I to będzie z 5 spółek, może 6, plus te kilka jeszcze na giełdzie głównej, bo ten New Connect również się rozsypie. No i oczywiście zaufanie, wiecie, bardzo, bardzo takie trust, tak, to Amerykanie podkreślają, trust me, wszyscy u sobie ufają, bo to jest podstawa biznesu, nie można zrobić interesu, tak, kiedy podpisujesz 30 tysięcy kartek papieru, NDA na początku. Więc taka anegdota, słyszałem opowieść o gościu, który był zagranicznym oczywiście inwestorem, bo też tacy się pojawiają, ale szybko stąd spieprzył i facet powiedział, że nie rozumie tego rynku, bo na każdym spotkaniu, kiedy wchodził,
to nieważne, czy mówiliśmy o fundowaniu biznesu, który był oparty o młyny, czy o prezerwatywy, czy opony, cokolwiek, wszyscy od niego chcieli NDA. I on się koniec zapytał, a dlaczego chcecie NDA? NDA, dla tych, którzy nie wiedzą, jest Non-Disclosure Agreement, coś takiego, co powoduje, że jeżeli podczas rozmowy padnie taka formuła, tudzież ktoś zdradzi coś bardzo takiego treści wartościowego, no to w teorii można tę osobę pozwać o kradzież tego pomysłu i tak dalej, i tak dalej. By the way, nie słyszałem kiedykolwiek, żeby ktokolwiek w Polsce udało się odzyskać w procesie wartości intelektualną też przedstawione, w związku z tym to jest bzdura, oczywiście prawnicy będą wam mówili, bo z tego żyją i za to wyciągają pieniądze, że NDA się podpisuje. Bullshit. Nikt nigdy nikomu nie udowodnił, że komuś okradł w procesie negocjacji, mając podpisane NDA. Natomiast ten facet stwierdził, w końcu się zapytam, dlaczego ci Polacy chcą ode mnie NDA? No jakiś taki jeden z młodych startup powiedział mu, bo my się boimy, że nas okradniesz. I ten facet usiadł, splutł palce na skroniach, powiedział, czyli przychodzicie do mnie, do człowieka, który potencjalnie może dać wam pieniądze i zakładacie od razu, że ja was okradnę. To gdzie to w ogóle jest sens robienia biznesu wspólnie, tak? Czyli wy próbujecie się ustawić w takiej pozycji, żebym ja was za bardzo tutaj nie okradł, tak? Czy patrzycie, czy macie kieszenie z tej strony? Mówi, ludzie, to jest zaprzeczenie wszelkich wartości, tak? Takiego zdroworozsądkowego podejścia do biznesu. No tak, ale wiesz, myśmy słyszeli o starszych kolegów, że tak się robi. No i to jest taki proces, który właśnie cały czas gdzieś jest powielany. Te NDA już, moda na podpisanie NDA-ów wygasła troszkę, aczkolwiek jak pewno usłyszycie nieraz, że ktoś nie podpisał NDA, oczywiście ktoś mu ukradł pomysł na naszą klasę 2 i ta nasza klasa 2 jest właśnie robiona. Natomiast zaufanie oczywiście znowu mityczne, podobnie jak te super fajne pomysły polskich startupów. No i tak to mniej więcej wygląda do momentu, kiedy jest to oczywiście jeszcze branża. Czyli wszyscy takie osoby jak ja, które mają bloga i piszą coś, mówią, nie, to jest głupie, albo to jest świetne, bo albo ktoś mi za to zapłaci, ale to jest mój kumpel, w związku z tym nie wypada mi tego kumpla tak publicznie przejechać. No więc to jest świetne, to jest złe. No i ta branża jest ohydna, bo oni oczywiście już totalnie w mainstreamie będą walili we wszystkich, którzy się nie zgadzają. Ostatnio miałem okazję rozmawiać na temat pewnej dużej imprezy, która się wydarzy może w czerwcu. I okazało się, że ta firma, która chce tę imprezę zrobić, rozmawiała z bardzo dużą ilością osób na rynku, oczywiście z tak zwanego community startupowego, czyli ja oczywiście tam się znalazłem. No i rozmawiam z nimi i okazuje się, że każdy na siebie naskarżył, nagadał, powiedział, że jest głupi i generalnie to, żeby te pieniądze poszły do niego. No i oni tak siedzą, mówią, ty też tak powiesz? Ja mówię, no jasne, a z kim się widzieliście? Żebym po prostu wiedział, na kogo mam powiedzieć coś złego. Także tak mniej więcej ta branża wygląda. Ale najgorzej, tak wam się uda odnieść sukces. O kurde, to już jest przerąbane. No bo nie ma tak tego wytłumaczyć. Mieliście debilny pomysł, byli tacy sami źli inwestorzy, jak i myśmy mieli, a wam się udało. Coś z wami jest nie tak, albo z nami jest nie tak. Albo musicie być osobami, które są, wiecie, no, po prostu macie bogatych rodziców, tego się nie da inaczej wytłumaczyć. Albo ukradliście, przecież wszyscy muszą kraść, tak? Dowiedziałem się ostatnio, że fraza ukraść pierwszy milion jest tylko frazą polską. Nie występuje w żadnym języku, przynajmniej cywilizowanym. Może gdzieś na Wyspach Triobranda ktoś sobie ten termin uknął też, ale zumcie, że... Proszę? Panama Papers. Natomiast są takie, że takie w mózgu naszym położone pewne prawidła, zakleszczone straszliwie, które są przynależne tylko pewnej strefie klimatycznej, pewnemu geograficznemu położeniu. Czyli to się nazywa Rzeczpospolita Polska, jak potem my próbujemy zrobić czymkolwiek z tym coś innego, to się okazuje, że po prostu nam bardzo przeszkadza, uwiera. No więc ten sukces właśnie jest tym, co nas uwiera. Dlatego, że znam dziesiątki osób, które uwielbiają spędzać dziesiątki godzin na Facebooku, tłumacząc, dlaczego komuś się udało zrobić coś i dlaczego to jest złe. Albo próbować pokazywać, że to jest niemożliwe, żeby komuś się udało, że te pieniądze są jakoś wygenerowane sztucznie, bo nie ma możliwości fizycznej. No to jest magiczne, ale to po prostu nie da się tego wytłumaczyć. W związku z tym najgorsze, co wam się może zdarzyć, to przechodzące wszystkie fazy braku zaufania, złych inwestorów, że nie powiedzieć gorzej, braku pomysłu po waszej stronie, braku tego startupowego community prawdziwego, który was wspiera, tego zaufania i tak dalej, właśnie osiągnąć sukces. Co też powiem szczerze, że jak w Dolinie Krzemowej byłem tam przez kilka chyba dni raptem, w związku z tym myślę, że mogę powiedzieć szczerze, że znam Dolinę Krzemową, no to wydaje mi się, że tam jest oczywiście to zupełnie inaczej, ale pewnie dlatego, że byłem tak bardzo mało, bo jak słyszałem ludzi, którzy tam spędzili trochę więcej czasu, czyli 2 tygodnie, twierdzą, że nie jest tak różowo, że jednak generalnie rzecz biorąc tam jest podobnie jak w Polsce. Nie chce mi się wierzyć, bo jednak tam jest o wiele fajniej, przynajmniej jest pogoda zawsze. To jest właśnie, by the way, najdłuższy temat do rozmowy w Dolinie Krzemowej, no bo się oczywiście zaczyna rozmawiać o jakimś small talku, tak, w sensie coś, co u ciebie, ale jest gorąco. No, jak rozmawiasz o byciu, znaczy o stanie gorąca w Dolinie Krzemowej, to znaczy, że albo jesteś tam pierwszy raz te kilka dni, albo znajdujesz się gdzieś tam, albo masz jakiś problem z klimakterią, no bo generalnie tam jest po prostu upalnie gorąco. Dlatego to jest Dolina Krzemowa, tam blisko są takie fajne rejony i ludzie jakoś nie mają problemu z tym, że zbliża się Boże Narodzenie, bo tam śnieg i tak dalej, to jest tylko jakaś mityczna zmiana stanu skupienia. Także ten sukces jest niestety bardzo, bardzo niefajny
I to wszystko, moi drodzy. Tyle wam chciałem powiedzieć na temat tego, co oczywiście przejaskrawiałem, starałem się wzbudzić w was jakieś elementy przeciwstawne. Pewnie jest zupełnie inaczej w rzeczywistości. Natomiast, no cóż, serial w Silicon Valley też nie jest serialem historycznym, biografią. To jest też jakaś komplikacja, kompilacja tak naprawdę pewnych wątków, które występują w rzeczywistości. Więc polecam serdecznie przyjrzeć się temu, jak wygląda tło, bo tam jest bardzo fajnych rzeczy, kilka, które występuje. Jest pewien fragment o samochodach elektrycznych, jeden z, w pewnym odcinku one się pojawiają. I są takie przytyki do istniejącego świata. Jak czytałem jak gdyby to, co reżyser próbował w tym filmie oddać, to się okazuje, że tam bardzo dużo jest takich mocnych ciosów. Nawet wręcz kiedyś postanowiłem napisać do jednego z takich większych na Twitterze, z większych inwestorów amerykańskich, do kolegi Andersena, i napisałem mu wprost, że czy uważasz, że serial Dolina Krzemowa jest serialem oddającym rzeczywistość Doliny Krzemowej. I facet mi odpisał, w związku z tym jestem tam może, nie wiem, jedno z 10 tysięcy osób, które w całym życiu swoim odpisał, a mam tego tweeta, zachowałem go, mam go pod szkiełkiem, no i on napisał, że jest lekko przejaskrawiony. Nie napisał, że nie, to jest bzdura, albo no wiesz, oczywiście, że to jest prawda, bo jesteśmy sfrikowani, ale nie, to jest lekko przejaskrawione. W związku z tym, jeżeli facet, który siedzi w tym bagienku, po prostu jest zanurzony potąd, mówi, że to jest lekko przejaskrawione, to coś musi być na rzecz. Nie przeciągam dalej, nie wiem, czy panu wołamy, żeby puścili. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, nie nagrywamy, nie dokumentujemy, znaczy nikt nie będzie tutaj chodził z kamerą i was wyrzucał, natomiast prośba gorąca o to, wykorzystajmy ten czas dobrze, ale nie do tego, żeby dzielić się na gorąco peryskopem lub też innym live'em, prawda, bo to będzie problem. Ja będę miał problem, wy będziecie mieli problem. Po co mieć problemy? Bo lepiej nie mieć problemów. Okej? Dzięki wielkie, Artur. Artura...